Niemcy chcą skutecznie chronić się przed hakerami. Minister obrony Ursula von der Leyen oraz minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer ogłosili powstanie Agencji do spraw innowacji w cyberbezpieczeństwie. To, że powstanie agencja, zapowiadała już umowa koalicyjna, teraz damy szczegóły. Celem agencji, no, jak nazwa wskazuje, jest walka z hakerami, większa ochrona obywateli i państwa przed ich atakami. Mają być realizowane projekty badawcze, które później mają konkretnie wypracowywać nowoczesne technologie. Niemcy nie chcą tu zostawać w tyle, chcą także realizować ambitne projekty. Znamy już troszeczkę też szczegóły, jak będzie funkcjonowała agencja. Zatrudni około 100 osób, będzie działała już od przyszłego roku. I przede wszystkim ma realizować projekty, ale nie zawsze mają być to projekty, które skończą się sukcesem. Co ciekawe, zakłada się od początku, tak, istnieje ryzyko niepowodzenia, ale któryś z kolei z projektów będzie udany i o to chodzi w całym przedsięwzięciu. Na działania agencji przeznaczy się w ciągu najbliższych 5 lat około 200 milionów euro. Projekty mają być badawcze, technologiczne, ale także społeczne i to jest także bardzo istotne dla Niemców, że te projekty mają pokazywać obywatelom, jak skuteczniej oni mogą chronić się przed hakerami. Cały model agencji nie jest nowy, jest wzorowany na wzorze amerykańskim. Tam podobna instytucja działa już od 1958 roku. No ale oczywiście pomysł jest dobry, chwalony, ale ma także krytyków. Mówią oni, że podobne instytucje już w Niemczech istnieją, dlaczego nie dać im pieniędzy, dlaczego nie dać im się rozwijać. No z drugiej strony jest także oczywiście pytanie, skąd znaleźć pracowników. Biznes, który także zatrudnia odpowiednio wykwalifikowany personel, oczywiście zapłaci im lepiej, stąd jest to poważne wyzwanie. No, przykładem to jest na przykład Telekom. On także jako firma stworzył podobną agencję, podobne centrum i oczywiście także działa na podobnym polu. To, czy to będzie konkurencja, czy wsparcie, pozostaje otwarte, ale na pewno taka instytucja, mówią zwolennicy, jest potrzebna, ponieważ no, przykładem były chociażby ataki hakerskie z zeszłych miesięcy, z zeszłych lat. Zaatakowany był nie tylko wspomniany Deutsche Telekom i jego infrastruktura, ale także sam Bundestag czy niemiecki rząd, czyli potrzeba do działania jest. Jak będzie to realizowane, to się okaże w najbliższych miesiącach.